szczęście postanowiliśmy w końcu rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Jesteśmy na wodzie, będziemy na lądzie, będziemy w lesie, będziemy w górach, właściwie wszędzie będziemy. Wszystko po to, żeby w kolejnym odcinku drugiej strony ekranu pokazać Wam, gdzie kręcono serial Watacha. Chyba się nie pomylimy, jeśli powiemy, że serial Watacha to jeden z najpopularniejszych polskich seriali na świecie. Brytyjska stacja Channel 4 pierwszy sezon wyemitowała w 15 krajach, natomiast drugi sezon HBO wyświetliła już w 19 krajach, więc cały świat widział te piękne, malownicze rejony, które dzisiaj Wam przypomnimy. Nie możesz teraz ty trochę powiosłować? Wiosłuj, wiosłuj. Halo, gdzie ty jesteś? Halo, odbiór. W lesie, w bardzo trudnych warunkach. Ale to dość ważne, bo na tej granicy akurat roboty im nie brakuje. To najdziksza granica w Unii. Główny szlak przerzutowy dla ludzi, narkotyków, broni i cholera wie czego tam jeszcze. Wędrówkę śladami Watachy rozpoczynamy oczywiście w terenie, ale żeby pokazać te piękne bieszczadzkie widoki, to ekipa musiała się sporo nabiegać po lesie, oczywiście w trudnych warunkach. Albo przynajmniej w lodowatej wodzie, jak w przypadku sceny przeprawy uchodźców, którą nakręcono tutaj, na tym moście w okolicy Procisnego nad Sanem. I tutaj ciekawostka, w miejscu, w którym akurat się znajdujemy, jest polski biegun zimna. Odnotowano tutaj rekordowo niskie temperatury, aż minus 37 stopni Celsjusza. Więc sami widzicie, że te spartańskie warunki, w jakich odbywa się przemyt, to nie jest żadne science fiction, to chleb powszedni dla służb granicznych. No i okazało się też, że bardzo trudne zadanie dla aktorów. Tak, bo zdjęcia do Watachy kręcono jesienią i zimą, przez to bardzo często trzeba było zmieniać harmonogram, bo po prostu aktorzy i ekipa nie mogli dojeżdżać na plan przez ponad metrowe zaspy. Malownicze plenery Watachy pozwoliły nam też opanować trochę praktycznej wiedzy podróżniczej. O, dziękuję. I dzięki temu wiemy na przykład, co zrobić, jeśli spotkamy w górach niedźwiedzia. Spierdalamy. A potem im szybciej biegniecie, tym lepiej. No ale edukacja edukacją, scenarzyści nie uniknęli niestety również wpadek. Na przykład w scenie, kiedy prokurator Dobosz zaprasza Halmana na drinka. Ma pan ochotę na drinka? Bardzo. No i potem od razu zaczęli uprawiać seks, nie wypili w końcu tego drinka. A wracając do naszej historii. W wyniku próby wrobienia w zabójstwo kolegów, Wiktor Rebrow musiał zmienić miejsce zamieszkania, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zanim jednak uciekł na Ukrainę i zaszył się w lesie, to mieszkał tutaj, czyli w Lesku. Gdzie w wolnych chwilach rąbał drewno. A jak sytuacja zaczęła go przytłaczać, to... Znowu rąbał drewno. Tak. Temat przerobu drzewostanu został jednak również ujęty w bardziej profesjonalny sposób za sprawą zlokalizowania kilku kluczowych scen w tartaku Kality, znajdującym się za naszymi plecami w miejscowości Czarna Górna. Tartak, chociaż z pozoru zwyczajny, to tak naprawdę był przykrywką dla przemytniczej działalności Kality. No i z tego powodu bywało tutaj dosyć nerwowo. Co ty p***ałeś? Co ty p***ałeś, p***no? Cinka, też masz to w dupie? Chwileczkę, ależ to nie moje. To naprawdę nie moje, no.
Ale postać Kality posłużyła nie tylko do opisania przestępczego półświatka w Bieszczadach, ale też była świetną okazją do pokazania innych malowniczych miejsc w regionie, na przykład Zapory Wodnej w Solinie, gdzie właśnie się znajdujemy. Tak, właśnie ta zapora. Zapora Wodna w Solinie to ponad 80-metrowa budowla, która służy jednocześnie jako elektrownia, albo tak jak w serialu, jako miejscówka na ustawki bandytów. To on naprawdę jest sam. Gdzie twoje bawiany? Na co dzień jednak zamiast przestępców można tu spotkać przede wszystkim turystów, bo zapora w Solinie to takie must be, jeśli chodzi o Bieszczady. Zresztą nie ma co się dziwić, jest to po prostu przepięknie, sami zobaczcie, a my sobie w tym czasie selfie walniemy. Chodź. Żeby przestępcy nie panoszyli się nie tylko na zaporze, ale w całych górach, dbają oczywiście ludzie budzący w okolicy największy respekt. Straż Graniczna. Co ciekawe, nie jest to główna siedziba Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, bo ta znajduje się w Przemyślu, ale najwidoczniej ta ulokowana w Ustrzykach Górnych była po prostu bardziej malownicza i bardziej pasowała do klimatu Watahy. Roboty mają tutaj popachy, bo poza swoimi obowiązkami muszą na przykład czasami gonić Rebrowa. Tak bez przekonania to robią, ponieważ w sumie był niewinny, ale i tak się musieli sporo na nim po lesie nabiegać. Rebro, dawaj psa! Złapał trop. No i kiedy na ogonie masz Straż Graniczną, policję, prokuraturę i największych przestępców po obydwu stronach granicy, no to raczej wypada zmienić adres zamieszkania. Wiktor Rebrow zdarzył się w bieszczadzkiej głuszy z dala, no właściwie z dala od wszystkiego. W serialu kryjówkę Rebrowa odwzorowano tylko z zewnątrz, bo kiedy reżyser zaproszono pokoje, to ekipa przenosiła się do hali produkcyjnej, gdzie odwzorowano wnętrza tej chaty, bo tutaj jest delikatnie mówiąc, no, dosyć nieciekawy. Gdybyście kiedyś na bieszczadzkim szlaku znaleźli to miejsce i zastanawiali się, po co ktoś zbudował takie betonowe coś, otóż nie. To jest tylko i wyłącznie element scenografii, która została po zdjęciach do serialu Watahy. Ale to oczywiście nie wszystkie miejsca, które Wam pokażemy, bo w tym serialu oczywiście nie ma miejsca na nudę. Drugi sezon serialu rozpoczyna się makabrycznym odkryciem w retortach, które zmusza prokurator Dobosz do ponownego rozgrzewania sprawy sprzed kilku lat, czyli w praktyce do sprawy z pierwszego sezonu serialu. Zamordowani uchodźcy zostali znalezieni w retortach, czyli takich starych piecach do wypalania węgla drzewnego, gdzie już się tego w ogóle nie używa, bo albo węgiel drzewny produkuje się zupełnie inną metodą, albo sprowadza tańszy z Ukrainy. W każdym razie te piece, jako że dzisiaj są nieużywane, to z całych Bieszczad praktycznie zostały przywiezione specjalnie tutaj na plan serialu Watahy, czyli do kamieniołomu koło Bóbrki. To i już zostały niestety stąd zabrane. Mam nadzieję, że przez kogoś uprawnionego, nie przez polskich złomiarzy. No w sumie pieców nie ma, ale też jest zajebiście, więc idziemy dalej. Co za przypadek. Dobry wieczór. W tym całym zamieszaniu znajduje się też chwila na relaks w dobrej knajpie, a taką knajpą jest Wilcza Jama. Bardzo fajne miejsce z myśliwskim wystrojem, z regionalną kuchnią i to w sumie jedyny lokal, w którym spotykamy bohaterów. No, nie licząc tego burdelu na Ukrainie. A gdybyście chcieli tutaj zajrzeć, to Wilcza Jama znajduje się w Smolniku nad Sanem.
A gdyby ktoś chciał zajrzeć jeszcze dodatkowo do menu, to polecamy pieczeń z dzika ze śliwkami w czerwonym winie. Bardzo dobre. Ale oczywiście na szamę przyjdzie czas później. Jeszcze mamy dwa miejsca do pokazania. To tutaj dochodzi do ostatecznego spotkania Rebrowa i Grzywy na moście kolejowym w Zagórzu. Panowie mają sobie sporo do wyjaśnienia, więc raczej nie będzie to przyjazna pogawędka. Ale jak już zaczynają dochodzić do jakiegokolwiek kompromisu, już coś zaczyna mieć jakiś kształt, no to pojawia się znowu jakiś zbój i wszystko się psuje. Co tam jest? No i w zasadzie na tym etapie serialu większość rzeczy została wyjaśniona, ale to nie koniec. To nie koniec, bo czeka nas jeszcze spektakularny finał. Gówno zrobić. I właśnie tutaj, nad brzegiem Soliny, po dwóch sezonach dochodzenia i setkach kilometrów przemierzonych w Bieszczadach, historia znajduje w końcu swój happy end. Znaczy, nie licząc tych dwóch trupów. Opuść tę broń! No fakt, oni skończyli trochę gorzej. Ale cała reszta nie skończyła, ponieważ wrócimy jeszcze do Rebrowa, Łuczaka, Markowskiego i prokurator Dobosz, gdyż dosłownie przed chwilą zakończyły się zdjęcia do trzeciego już sezonu Watahy. Tak, premiera trzeciego sezonu Watahy już jesienią i oczywiście tym razem też sprawdzimy, gdzie kręcono ten kultowy serial. Chyba żartujesz. Znowu mamy tutaj biegać po tych Bieszczadach? Nie, dobrze. Przecież ja mam dość tego, ja nie będę... Schudłeś przynajmniej. Nie mów do mnie, jesteś wariatem.